Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, na początku chcę Wam podziękować za ponad 7000 widzów na moim kanale. Coraz bardziej rośniemy w siłę i oczywiście zorganizowałem dla Was malutki konkurs. Nie taki wielki jak na 5000, ale jednak konkurs, w którym do wygrania są 4 kubki, ale to więcej informacji za chwilę. A teraz Wam opowiem, co ogólnie będziemy dzisiaj robili w hodowli. Chcę przesadzić sobie, znaczy rozdzielić sobie młode wiernie białe. No i oczywiście tam posprzątać klatki i dać wodę królikom. Pokażę Wam samicę jedną wiedeńską białą. No i oczywiście jak zawsze mam dla Was wyzwanie, czyli 400 łapek w górę pod tym filmem i wbija kolejny filmik z hodowli. Dobra, słuchajcie, idziemy teraz do kubków. Wszystko Wam opowiem o konkursie, a potem do królików. Także zaraz się słyszymy. Okej, do rozdania mam takie 4 kubki z moimi królikami, z moją nazwą i nazwami ras królików i skrótami. I co trzeba zrobić, żeby wygrać taki kubek? Wystarczy, że subskrybujesz mój kanał i napiszesz komentarz pod tym filmem "biorę udział". I ja spośród wszystkich osób losuję 4 osoby, do których wysyłam takie kubki. Konkurs rozpoczyna się dzisiaj, a kończy równo za tydzień, także trochę czasu macie. Wyniki konkursu podam na grupie, na Facebooku. Link do grupy macie w opisie. No i oczywiście będę pisał prywatną wiadomość na YouTubie do osób, które wygrały, po to, żeby podesłały mi swój adres i kubki wysyłam. Dobra, słuchajcie, idziemy do królików. Także zaraz się widzimy. Okej, dosłownie przed chwilą posprzątałem klatkę i teraz tak, mamy tutaj 4 wiednie młode i sobie chcę je dzisiaj rozdzielić na parki. Znaczy na parki, to są samiczki, jeden samiec i najlepsze jest to, że ten z największym łebkiem to jest samiczka. Dobra, i teraz tak, bierzemy 2 młode i przynosimy do tamtej klatki, a samice z tamtej klatki przynosimy tutaj na dół. I w sumie tyle, bo nie chcę, żeby one cały czas razem siedziały. Dobra, także lecimy. Okej, klatka jest posprzątana i teraz tak, wybrałem sobie, że do tamtej klatki pójdzie ta samiczka z dużym łebkiem i nie ta, tylko ta, czyli te dwie pójdą, to są dwie samiczki i zostaje samiec z samicą. Dobra, to przenosimy. Okej, króliki są już przeniesione, w sumie zmieniłem tylko słomę. Karmę zostawiłem tą samą po samicy. No i jeszcze tylko trzeba dać siana. No i w sumie to tyle. Czekam teraz na numer ze związku i będziemy tatuowali te 4 młode. I zobaczymy, na jakie wystawy pojadą. Na pewno trzeba zaszczepić i pomyślimy. Na pewno teraz będę w Lublinie wystawiał 5 wiedni. I od razu mówię, że nic na sprzedaż, wszystko wraca do mnie. Także jakby ktoś chciał zobaczyć, to w Lublinie będą. A teraz jeszcze pójdziemy sobie, kurde, statyw, pójdziemy sobie jeszcze do samicy wiedeńskiej z Niemiec, która była dopuszczona i ma w sumie termin teraz, na dzisiaj powinna mieć. Nie, nie na dzisiaj. Znaczy nie, 24 miała wykot, grudnia. To powinna się kocić. No w sumie dzisiaj powinna mieć wykot. Dołożymy jej słomy, ale...
otworzę. Ale coś nie ten, nie idzie jej z tym wykotem. Od samca uciekała. Znaczy generalnie dwa razy go przyjęła, potem uciekała. Nie wiem, czy jest kotna. Wodę tutaj ma w pojemniku cały czas, żeby no jakby się kociła, to żeby tą wodę miała, bo co jest ważne, jeżeli się samica koci, musi mieć cały czas dostęp do tej wody. To jest bardzo ważne. No i woda jest. Ale młodych nie ma, no czekamy, zobaczymy. Może dzisiaj zrobi gniazdo, może jutro się okoci, zobaczymy. Będę was informował na grupie, a jak się okoci, to na pewno zrobimy filmik z tego. No i piszę już na Facebooku. Nie no, zrobimy filmik z tego, żebyście byli na bieżąco. No i w sumie jeszcze jest jedna sprawa, przez którą się w sumie trochę zdenerwowałem, bo miałem kupić tą samicę do baranka. No i oczywiście co? I oczywiście w Wieluniu nie było karzełków baranów szarych. Nie było w ogóle samiczek, nie było samców, w ogóle tej rasy nie było, były tylko niebieskie. I teraz czekamy na jakąś inną wystawę i na innej wystawie trzeba będzie kupić. Jak nie, no to kupimy w Niemczech, zobaczymy. Jeżeli w Lublinie nie będzie, no to dopiero... A nie, czekajcie, teraz będą Niemcy, czyli w sumie przed Lublinem może będzie samica barana. Jeżeli będzie w Niemczech, tak? A jeżeli nie, no to będziemy dalej szukać. Także samiczkę zostawiam w spokoju. I jeszcze na chwilę do tych młodych. Zaraz im dam siano. No to jest po prostu zarąbista samiczka. Zarąbista jest. Jest w ogóle większa od tej. Głowę też ma większą. Zobaczymy, co z niej wyrośnie, bo się bardzo ciekawie zapowiada. Dobra, idę po siano. A time when we never let go, never let go.